Witam serdecznie koleżanki i koledzy. Otwieram obrady 30. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Żeby sesja była prawomocna, musimy potwierdzić swoją obecność. Będę czytał szanownych obecność koleżanek i kolegów. Pani Marzena Dzierżyńska. Pan Mirosław Gajek. Witam wszystkich serdecznie, jestem. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Czy teraz mnie słychać? Tak. Pan Jerzy Landowski, obecność sprawdza. Tak, jestem obecny. Pan Paweł Litwin. Jestem obecny. Pan Roman Margielewski. Jestem, witam wszystkich. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dobry, kłaniam się, jestem obecny. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Obecny, dzień dobry. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem również. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, obecny. Ja jestem. Pan Piotr Wodyk. Jestem obecny, witam. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zelik. Dzień dobry, jestem. I wrócimy ponownie, bo nie słyszałem. Pani Marzena Dzierżyńska. Nie mamy łącza, ale to później może się zgłosić. Ale jesteśmy w tej ilości. Uprawnionych jest 15, obecnych 13 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady i podejmować uchwały. Koleżanki i koledzy, witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dobry. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Klajszmit. Witam wszystkich. I witam panią kierownik referatu, panią Justynę Plucińską. Witam was, szanowne koleżanki i koledzy. Otrzymaliście proponowany porządek obrad. Będziemy pracować w tej wersji, jaką otrzymaliście i w tej wersji, którą przedstawiliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Również były do oglądu protokoły z poprzednich sesji. Ja nie otrzymałem żadnych uwag, a więc te protokoły z poprzednich sesji przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja odbyła się 20 listopada, czyli praktycznie niecały miesiąc. Chciałbym tutaj Wysoką Radę poinformować, co w międzyczasie się tutaj wydarzyło. Przede wszystkim chciałbym poinformować o inwestycjach, które realizujemy jeszcze w końcówce tego roku. Są to inwestycje unijne. Pierwsze to jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w kierunku Namiastko. Na pewno państwo zauważyliście, że jest to inwestycja, która dobiega końca. W dniu jutrzejszym najprawdopodobniej będzie odbiór tej inwestycji. Myślę, że w miarę sprawnie to przebiegło. Został wyremontowany stary pomost, został zakupiony i zamontowany pomost pływający, zostały zagospodarowane ciągi rowerowo-piesze w tych okolicach, ustawione ławki, została zamontowana fontanna, która spełnia dwie funkcje. Jedną to jest napowietrzanie wody, a druga to jest również wizualnie bardzo ładnie wygląda. I myślę, że tutaj wiosną będziemy mogli wszyscy wspólnie się cieszyć, że ta inwestycja dzięki Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej z dofinansowania 300 tysięcy złotych została zrealizowana. Proszę państwa, następna inwestycja to jest ścieżka rowerowa, którą realizujemy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To jest obszar koszalińsko-kołobrzesko-koszaliński, białogardzki. Na tą inwestycję mamy 1 700 000 złotych. Jest to ścieżka, która
jest obecnie budowana z ulicy Żwirowej w kierunku centrum przesiadkowego. Pierwszym etapem było wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Polanowie. Ten parking został ładnie wykonany, już można suchą nogą i zaparkować samochód i przejść spokojnie do urzędu. To niewątpliwie cieszy i myślę, że tutaj bez problemu do połowy tego roku 2021 inwestycja zostanie w całości zrealizowana. Następną trzecią inwestycją, do której się mocno przygotowujemy, a które ma sporo dofinansowanie, ale inwestycja trudna, to jest rewitalizacja rynku w Polanowie, o którym tutaj Państwa informujemy. Trwają właściwie ostatnie prace związane z ustaleniami szczegółów dotyczących przygotowania do przetargu. Jeszcze wczoraj tutaj z architektami było zapinanie i uzgadnianie pewnych szczegółów. No i tutaj uzgadnienie z konserwatorem zabytków, które jest niezbędne do tego, żeby tą inwestycję zrealizować. Jeżeli to by się udało, te wszystkie ustalenia, o których tutaj mówię, uzgodnić z konserwatorem zabytków, to na początku roku 2021 chcielibyśmy ogłosić przetarg na rewitalizację tego rynku. Szanowni Państwo, również informowałem o tym tutaj na wspólnych posiedzeniach komisji. To, co jest ważne dla nas, to mówimy o gospodarce odpadami, którą mamy w tym roku, w roku 2021 jesteśmy zmuszeni do zorganizowania przetargu. Gmina taki przetarg zorganizowała w standardach unijnych. Niestety musieliśmy go unieważnić ze względu na ofertę, która znacząco przewyższała możliwości, które mieliśmy zabezpieczone w budżecie gminy. Unieważniliśmy tą ofertę. Chcę również Państwa poinformować, że stanął jeden tylko oferent, przedsiębiorstwo, które obecnie obsługuje gminę Polanów. Podjęliśmy tutaj w kierownictwie decyzję, że unieważniamy ten przetarg i jednocześnie ogłaszamy następny. Ogłosiliśmy następny przetarg, no i w dniu wczorajszym otworzyliśmy oferty i no niestety nie mam tu dobrych wieści. Tak, z przeliczeń, które tutaj obecnie jeszcze trwają, będzie wymagane to, aby stawka, którą mamy od stycznia tego roku 2021 była podniesiona, dlatego że nie bilansuje to kosztów obsługi zbiórki odpadów i frakcji, które będą musiały być zbierane w 2021 roku. W związku z tym no, będziemy musieli przygotować Wysokiej Radzie propozycje na najbliższą sesję do tego, aby przymierzyć się do innej stawki. Unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego uważam, że nic tu gminie nie da. Obserwujemy przetargi, które trwają obecnie i kwoty, które obecnie są preferowane i w sąsiednich gminach widzimy, że przekraczają 30 zł na osobę. Przetarg, który porównujemy pierwszy do drugiego, jest obniżka cen, jednakże na pewno nie zbilansuje to kwotą 22 zł od stycznia całego tego systemu. W dniu wczorajszym zakupiliśmy, również chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z założeniami budżetu zakupiliśmy bardzo nowoczesną kosiarkę na rok 2021, aby tutaj również tereny zielone w sposób wydajny mogła kosić i przygotowujemy się również organizacyjnie, w jaki sposób ten system tutaj ogarnąć, dlatego że od stycznia przejmujemy wszystkie drogi powiatowe w obszarze miasta Polanów i tu niewątpliwie Zakład Usług Komunalnych będzie miał dodatkowe rzeczy, dlatego żeby nie zwiększać kosztów obsługi ani zakładu, ani tutaj gminy, musimy w ramach naszych struktur organizacyjnych dostosować
te wymogi organizacyjne tak, żeby zadanie było wykonane, aby tutaj gmina jak najmniejsze koszty z tego tytułu ze środków publicznych ponosiła. Państwa również informowałem na komisji, że czeka nas podwyżka energii elektrycznej plus opłata mocowa, która wchodzi. Myślę, że Państwo również o tym już wiedzą. Szacujemy, że może być to koszt dla budżetu gminy nawet do 30% więcej niż koszty zakupu energii w roku 2020. To wszystko niewątpliwie będzie miało wpływ na budżet roku 2021, który już dzisiaj stoi pod wielkim znakiem zapytania, kiedy zmagamy się z epidemią, z koronawirusem, kiedy jest zapowiedziana trzecia fala tego koronawirusa. Zobaczymy, w jaki sposób to wpłynie na gminę Polanów, w ogóle na gospodarkę w Polsce, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Również chciałbym Państwu poinformować, że został zakończony spis rolny na terenie gminy Polanów. To, co Państwu mówiłem, zostaliśmy w województwie zachodniopomorskim ocenieni najlepiej, najsprawniejszą gminą, która ten spis rolny przeprowadziła. Podziękowałem pracownikom referatu rolnictwa za sprawne przeprowadzenie tego przetargu i już dzisiaj przygotowujemy się do przetargu, do spisu rolnego GUS-owskiego, który odbędzie się w roku 2021. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowne koleżanki i koledzy, wpłynęły dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja od pana Daniela Wernera. W imieniu mieszkańców domów jednorodzinnych na ulicy Żwirowej zwracam się z prośbą o wznowienie granic działki ewidencyjnej nr 4, obręb ewidencyjny Polanów 5 i utworzenie wjazdu na działce gminnej. Wjazd, z którego obecnie korzystają mieszkańcy, najprawdopodobniej znajduje się częściowo na gruncie osoby prywatnej. W związku z powyższym nie jest on naprawiany przez gminę, a co z tym się wiąże, jest on w złym stanie technicznym. Poważnie podpisał pan radny, pan Daniel Werner. I od pani radnej Agnieszki Zelik. Interpelacja w imieniu swoich mieszkańców rozbudowującej się miejscowości Gilewo. Zwracam się z prośbą do Urzędu Miejskiego w Polanowie o postawienie lampy oświetleniowej na początku wjazdu do miejscowości od strony Polanowa. Prośbę motywuję tym, iż w Gilewie powstają nowe zabudowania i tym samym miejscowość ta wydłuża się i powiększa o nowe mieszkania i domy. W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Z poważaniem pani radna, pani Agnieszka Zelik. I aha, Marzenka, już jesteś obecna? Zwracam jestem. Się do pani. Tak, dziękuję bardzo, mieliśmy problemy, a więc jest jedna osoba tylko z radnych nieobecna, pan Paweł Litwin. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 30, łamane przez 206 z 2020 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok. Na komisji była omawiana ta tematyka wszystkich projektów uchwał i koleżanki i koledzy, przypominacie sobie, że z tymi uwagami, które podzielam tą informację i te uzgodnienia, które mówiliśmy z panem przewodniczącym Komisji Budżetowej i Infrastruktury z panem Danielem, jak również z panem przewodniczącym Komisji Rolnictwa odnośnie stanu dróg i oceniania tego stanu dróg, ale plan pracy będzie obejmował omówienie, jak te nasze drogi wyglądają i czy są jeszcze dodatkowe jakieś uwagi dotyczące planu Rady Miejskiej, planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. Nie słyszę. Przystępujemy więc do podejmowania uchwał. Będę czytał, jak głosujemy. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Za. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Paweł jest obecny, nie jest obecny, tak? Nadal. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Za. Pani Maria Pokorska. Jestem za.
Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. W głosowaniu jednomyślnie podjęliśmy tą uchwałę. 14 osób było za przyjęciem, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 61 przez 207/2020 roku w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok. Czy są uwagi dotyczące tych planów pracy? Otrzymaliśmy wszystkie plany pracy Komisji Stałych. Nie widzę uwag. Głosujemy nad projektem uchwały. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pani Marysia. Nie słyszę. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. I wracamy do pani Maria Pokorska. Problemy techniczne. No ale wysłano w głosowaniu 13 głosów. Projekt uchwały, przegłosowaliśmy ten projekt uchwały. 13 radnych było za podjęciem tej uchwały. Nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 61 przez 208/2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polanów. Nie widzę uwag. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja w dniu dzisiejszym zajmowała się uchwałą nr 30/208/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polanów. Komisja wyraziła opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. Jeszcze raz zwrócę się, czy nas słyszy pani Maria Pokorska. Ma problemy techniczne. Chyba tak. W głosowaniu wysłano 13 głosów. Jest za podjęciem, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Podjęliśmy tę uchwałę. Projekt uchwały numer 30 przez 209 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Czy są zapytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie ma. Nie słyszę. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury o opinię.
Dziś, na dzisiejszym spotkaniu komisja podjęła, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 30/209/20 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Dziękuję serdecznie. I jeszcze poproszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o opinię. Komisja Budżetu i Infrastruktury również wydała pozytywną opinię dla uchwały nr 30/209/20. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. I ponownie zwracam się do pani Marii Pokorskiej. Nie słyszymy się. Dobrze, a więc ten projekt uchwały i przyjęliśmy jako uchwałę jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 60/210 w sprawie zatwierdzenia statutu miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Polanowie. Czy są uwagi? Jest chyba na łączach również pani dyrektor. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę pytań. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o zabranie głosu. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na dzisiejszym spotkaniu również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 30/210/20 w sprawie zatwierdzenia statutu miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Polanowie. Serdecznie dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Jeszcze raz wyczytam. Pani Maria Pokorska. Ani nie widać, ani nie słychać. Tak. Głosowaniu jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, powoli zbliżamy się do zakończenia dzisiejszych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję serdecznie zastępcy burmistrza panu Piotrowi Górniakowi, pani skarbnik, pani kierownik. Wam, koleżanki i koledzy, obrady 30. sesji Rady Miejskiej w Polanowie uważam za zamknięte. Serdecznie dziękuję.